Pozdrawiam bardzo serdecznie, bardzo wielkopostnie, bardzo marcowo i oczywiście też bardzo przedwiosennie, bo jesteśmy, rzec można, w takiej porze roku. Kochani, jak wiemy, a oczywiście szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście jesteśmy na początku wciąż jeszcze nowego miesiąca, miesiąca marca, trzeciego etapu roku pańskiego 2024. Dzisiaj jest czwarta niedziela Wielkiego Postu. O tej niedzieli za chwilę. Właśnie ten kolor jest takim nietypowym, jak Państwo widzą, kolorem, który ma swoją nazwę, jak wiemy. I ta niedziela z powodu tego koloru ma także swoją nazwę, ale właśnie jest to niedziela, dziesiąty dzień tegoż właśnie miesiąca, jest to niedziela 40 męczenników. Jest takie święto, czy takie wspomnienie. Oddajemy cześć 40 męczenników. Jest przysłowie 40 męczenników. Jakie? 40 dni takie, prawda? Zobaczymy. W każdym razie, to nie myślimy o tych 40 dniach, które nastąpią po tym dzisiejszym dniu, czy po tym dzisiejszym 10 marca, ale jest to, proszę Państwa, Dzień Mężczyzny. Kilka dni temu, 8 marca, obchodziliśmy Dzień Kobiet. Paniom żeśmy składali najlepsze życzenia, pozdrawialiśmy. Dzisiaj oczekujemy od Was, kochane Panie, bo to jest Dzień Mężczyzny, prawda? Nie powiem, że Dzień Męczennika, bo męczenników 40 i Dzień Męczennika. W każdym razie dla równowagi, żeby tutaj i Panie, że tak powiem, był usatysfakcjonowane, jak też Panowie. Kochani, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, jest to czwarta niedziela Wielkiego Postu. Jesteśmy oczywiście po Kaziukach już. Myślę, że przeżyliśmy tego rodzaju odpust ludowy w sposób taki i radosny, i pożyteczny, a jednocześnie wielkopostny. Ja powrócę jeszcze do Kaziuka, właśnie Kaziuk, przysłowie w związku z Kazimierzem, na Kazimierza, dzień z nocą się zmierza, te przysłowie takie tylko ludowe, czy na świętego Kazimierza, wyleci z kowronek spojrza, czy jakieś tam jeszcze inne przysłowia, na Kazimiera zima umiera. To właśnie o Kaziku różne są przysłowia i warto przypomnieć sobie te właśnie przysłowie. No ale wracamy do dzisiejszej niedzieli. Ta dzisiejsza niedziela, czwarta niedziela Wielkiego Postu, to jest tak zwana, proszę Państwa, niedziela letare, czyli niedziela radości albo niedziela różana. Zobaczcie, mam stuły o takim kolorze, różanym kolorze i dzisiaj, gdy będziemy w kościele, bądź gdy byliśmy, to na pewno zauważyliśmy, że właśnie kapłani odprawiają czy sprawują Eucharystię w szatach, w ornatach o tego rodzaju kolorze. Niedziela letare, czyli niedziela radości. Cieszymy się wewnętrzną radością, że zbliżamy się, że jesteśmy coraz bliżej świąt wielkanocnych, świąt zmartwychwstania, świąt zwycięstwa. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze, proszę Państwa, czeka nas bardzo, bardzo dużo czasu, bardzo dużo dni, rekolekcje, jak powiedziałem, droga krzyżowa i tak dalej, i tak dalej. Poza tym też warto zauważyć, że w tym tygodniu, który rozpoczynamy, będziemy mieli dzień 13 marca. W tym dniu obchodzą imieniny Panie Bożeny, Panie Krystyny. Najlepsze życzenia Panią Krysią, Panią Bożenką, ale także jest to Dzień Fatimski. Kochani, no tutaj widzę na swoim, że tak powiem, zapleczu, Państwo też widzą, takie trzy, że tak powiem, słowa. Tam, proszę bardzo, modlitwa. Nad modlitwą widzimy Pismo Święte, post. Nad tym napisem widzimy chleb i jałmużna. I tutaj widzimy takie naczynie, które no jest po to, żeby coś do tego naczynia wrzucić, tak niektórzy nazywają tacą, koszyczkiem, nieważne. W każdym razie w Wielkim Poście musimy te trzy słowa zauważyć i rozpracować. Co to znaczy modlitwa? No oczywiście modlitwa to rozmowa z Bogiem. My rozmawiamy z Chrystusem, rozmawiamy na różne sposoby, poprzez jakieś tam formułki już gotowe, poprzez na przykład modlitwę Ojcze Nasz czy Zdrowaś Mario, ale też własnymi słowami potrafimy się modlić. Robimy to codziennie, rano jako pacierz poranny, wieczorem jako pacierz wieczorny, niedziela, msza święta, modlitwa także, ale w Wielkim Poście, proszę Państwa, zwracamy uwagę, szczególną uwagę na to, żeby ta modlitwa została przez nas zauważona i żebyśmy zastanowili się, czy przypadkiem my modlitwy nie lekceważymy, czy nie odkładamy jej na potem, czy czasem mówimy, że nie mamy czasu na to, albo że ona nie ma sensu, bo to tylko strata czasu. No różne są, że tak powiem, koncepcje w tej materii. W każdym razie Wielki Post dla nas, ludzi wierzących, jest okazja do tego, żeby nad tym słowem zastanowić się i zobaczyć,
zobaczyć, co to słowo w sobie zawiera. Poza tym, no właśnie post, to jest ta właśnie rezygnacja. Rezygnacja nie dlatego, że ja tego nie mam, więc nie jem, czy nie robię tego, ponieważ nie potrafię. Rezygnuję z tego, ponieważ to dla mnie nie ma żadnej przyjemności. Post jest właśnie wyrzeczeniem czegoś godziwego, ale nie dlatego, że ja nie stać mnie na to, ale ze względu na Chrystusa. Chrystus wiszący na krzyżu z miłości do każdego z nas, on właśnie, no może nie tyle domaga się, ale ile oczekuje na to, żebyśmy włączyli się właśnie w to jego cierpienie, bo jeżeli my czegoś się wyrzekamy, więc jeżeli pościmy, no to oczywiście wtedy następuje pewnego rodzaju taki kłopot, prawda? Chce nam się jeść, a my nie jemy, nie dlatego, że nie mamy co jeść, ale dlatego, że chcemy właśnie troszeczkę jak to siebie wewnętrznie uporządkować, wewnętrznie w sensie żołądka, czy w sensie naszej osoby fizycznej. Życzę, żeby właśnie ten słowo post był słowem, który zauważymy, żebyśmy potrafili zrezygnować, jeszcze raz podkreślam, ze względu na Chrystusa cierpiącego, który nas kocha, a jeżeli to uczynimy, jeżeli zrezygnujemy, damy dowód także na to, że my Jego oczywiście też kochamy. No i to trzecie słowo, czyli jałmużna, właśnie jałmużna, to jest ten datek. My zawsze dzielimy się różnego rodzaju rzeczami, prawda, słyszymy różnego rodzaju zbiórkach charytatywnych w takim czy innym mieście, z tego czy innego powodu, jakiś tam chory, prawda, czy jakaś tam jeszcze inna sprawa, komuś chcemy pomóc, bo jakaś operacja bardzo ważna, bardzo droga, gdzieś tam za górami, za morzami, na przykład w Stanach Zjednoczonych, wtedy jakaś tam zbiórka internetowa, czy przy kościele, czy w kościele, bądź też na ulicy. Właśnie jałmużna to czas dzielenia się sobą, nie w sensie duchowym, ale w sensie materialnym. My mamy jakieś tam zawsze rzeczy, mamy pieniądze, mamy różnego rodzaju ubrania, może one są niepotrzebne, może z nich żeśmy wyrośli, a może są niemodne i one gdzieś tam w szafie wiszą i mole mają jakoś tam z tego powodu radość. Zechciejmy zrobić właśnie w Wielkim Poście, w tym już poście, który jest, że tak powiem, z górki, żeby właśnie zrobić taki remanent w tym temacie, czy my potrafimy dzielić się z tymi, którzy bardziej potrzebują niż my. Modlitwa, post, jałmużna. Tego właśnie życzę, żeby te słowa wzięły w nas górę, żebyśmy nimi się przejęli. Poza tym, proszę Państwa, czwarta niedziela Wielkiego Postu to właśnie słowa następujące, jeżeli chodzi o Ewangelię. Jezus powiedział do Nikodyma, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, by świat potępił, lecz po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego. No właśnie słyszymy Chrystusa, w zasadzie słyszymy Nikodema, który mówi na temat Chrystusa, który mówi właśnie, że Chrystus przychodzi na świat nie po to, żeby nas potępić, ale żeby nas zbawić. Przychodzi, ponieważ nas kocha. Właśnie czas Wielkiego Postu to jest właśnie ten czas, kiedy to przyjście staje się takie bardzo, że tak powiem, znaczące i bardzo zauważalne. On przychodzi do nas i przychodzi z powodu nas, bo jesteśmy grzesznikami. Przychodzi, żebyśmy w Niego uwierzyli, a poprzez tę wiarę, żebyśmy osiągnęli właśnie to zbawienie, które On wysługuje na krzyżu poprzez swoją śmierć, poprzez swoje cierpienie, a nade wszystko poprzez swoje zmartwychwstanie, bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara nie miałaby sensu. Ale do tych słów jeszcze powrócimy za kilka tygodni. Póki co jesteśmy w Wielkim Poście, zatem wołajmy, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyś, która współcierpiała, Matko Boleściwa, przyczyń się za nami. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego lepszego na nowy marcowy wielkopostny rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.